Cześć, to Marcin Wytrążek, witam bardzo serdecznie. Dziś na warsztat bierzemy mięsień piersiowy większy, więc czas na edukację w tym zakresie. Będziemy wykonywali automasaż mięśnia piersiowego większego, którego masowanie z pewnością przyniesie ulgę, jeśli chodzi o dolegliwości bólowe barku. To jest jeden z elementów rehabilitacji, usprawniania barku, rozpracowywanie tego mięśnia. Ale z drugiej strony możesz też odczuć korzyści nie tylko w barku, ale także między łopatkami, czy w okolicy szyi, czy karku. Serdecznie zapraszam. Za chwilę krótko o anatomii mięśnia piersiowego większego, żeby rozumieć co i jak, bo to jest dosyć duży mięsień, także u pań, chociaż może nie jest tak wielki jak u panów ciężko pracujących fizycznie, czy kulturystów oraz sportowców, ale mimo wszystko jest dosyć dużym mięśniem, który porusza kończyną górną. Z racji swojej budowy i jest zaangażowany w wiele czynności, które się dzieją naprzeciw nas. To jest jedna rzecz. A z drugiej strony to jest tak, że bardzo często w czasie siedzenia nie utrzymujemy prostych pleców, czy w czasie stania nie utrzymujemy prostych pleców i wychylanie głowy do przodu i zaokrąglanie pleców i zaokrąglanie barków, wysuwanie barków do przodu sprawia, że tkanki, mięśniopowięź tego mięśnia, czyli de facto sam mięsień, ulegają skróceniu i usztywnieniu. Konsekwencje to nie tylko kiepskie poruszanie barkiem, ograniczone zakresy ruchu i ból barku, ale także konsekwencjami mogą być jeszcze bardziej utrwalona pozycja, bo jeżeli utrwalona pozycja wychylonej głowy w przód i zaokrąglonych pleców, bo na początek to może być tylko taki nawyk, czyli gdzieś tam jesteś młody, w przeszłości siedzisz sobie, to jest tylko tak, na zawołanie możesz usiąść prosto, no ale jeżeli to trwa latami, no to oprócz tego, że nabierasz nawyku, to tkanki jeszcze ulegają obkurczeniu, usztywnieniu. Bardzo ładny zwrot. Adaptują się do zaistniałej sytuacji. Skoro nikt od nich nie oczekuje rozciągania, no to one nie są elastyczne i nie są mobilne. Adaptują się do takiej sytuacji i zaczynają się usztywniać. Ciało zaczyna usztywniać ten obszar. No konsekwencje mogą być takie, że słabsze są mięśnie między łopatkami, one w ogóle są rzadziej używane, więc tu oprócz tego, że bezpośrednie dolegliwości z mięśnia mogą płynąć. Kiedyś będę opowiadał o punktach spustowych w tym mięśniu i będziemy się uczyli, jak pracować z punktami spustowymi w tym mięśniu. Teraz globalnie spoglądamy na mięśniopowięź, jak ją rozluźniać. To jedna rzecz to będzie właśnie ulga w barku, no ale druga rzecz to będzie taka, że gdzieś to zaburzy cały wzorzec poruszania, bo teraz ciężko się będzie wręcz poruszać swobodnie i luźno, kiedy tu jest ponapinane. Dobra, zachęcam do przemyśleń. Do rozważenia tego, co mówię. Czasami pada dużo informacji, ale później warto się temu przyjrzeć, że no tak, ja wielokrotnie w życiu robiłem pompki, mnóstwo tych pompek było i to usztywniło ten mięsień. No tak, ja byłam krawcową, dużo robiłam, pracowałam, patrz, no nigdy o tym nie myślałam. Nie? Kark mnie bolał, no to tak, to jest od głowy wysuniętej w przód, ale nie tylko, bo to napięcie na przedniej stronie wspomaga jeszcze to napięcie na tylnej stronie szyi. Czy te zaokrąglone plecy? No to jest chyba nawyk wielu z nas, stąd odsyłam do epizodów poruszających te problemy, bo to jest problem, który dotyczy wielu osób i tutaj nagrywałem epizod o klasycznym rozpracowywaniu tego. Więc połączenie tych wielu elementów, połączenie wiedzy z moich odcinków może Ci przynieść naprawdę fajne korzyści. Mięsień piersiowy większy. Trzeba zrozumieć jego położenie, jego anatomię, żeby za chwilę móc go swobodnie masować. Będzie się przyczepiał do obojczyka, klatki piersiowej, jak i do kości ramiennej, do górnej części kości ramiennej. Więc wyróżniamy część obojczykową, ona będzie u góry. Oczywiście ja przyczepiam ją schematycznie. Do przyśrodkowej strony obojczyka się przyczepia i biegnie do grzebienia guzka większego. Czyli to jest poniżej głowy kości ramiennej. I teraz to, co już będzie widać w ogóle fajnie, nawet kiedy ja przykleiłem tę taśmę pierwszą, że ten mięsień wykonuje rotację wewnętrzną, czyli skręca rękę do wewnątrz. Zauważ, co się wydarzyło, być może jeszcze bardziej to podkręcę. W momencie, kiedy ja przyklejam taśmę i także ten mięsień działa. Hop, to głowa kości ramiennej się skręca. Tak się rozciąga, tak się skręca, co za chwilę może wykorzystamy podczas masowania tego mięśnia. To jest część obojczykowa, przyczepiająca się do obojczyka. Później mamy część mostkowo-żebrową, która przyczepia się do mostka, do żeber, tutaj do chrząstek w tej okolicy. I stąd zauważysz to, że ten mięsień jest zbudowany w pewien sposób wachlarzowato. Mam nadzieję, że się to nie odklei. Będzie się ładnie trzymało. Może nie wszystkie włókna wypełnię, więc nie zbuduję pełnego wachlarza, ale myślę, że to da jakiś obraz. No, nie powinno być takich problemów z kojarzeniem tego mięśnia, bo jeżeli kojarzysz
kogoś, kto ma fajnie zbudowaną muskulaturę, no to to jest właśnie ten mięsień na przedniej stronie klatki piersiowej, duży. Za chwilę przejdę do kwestii tego, jak u pań z tym pracować, bo u pań po części ten mięsień jest zakryty, ale w dużej mierze to, co za chwilę będziemy masowali, jest dostępne także w przypadku pań, u których jest gruczoł piersiowy. I teraz powoli tak już przechodzę, bo jeszcze jestem na części mostkowo-żebrowej. Może za mało mam tych plastrów, ale nie potrzeba już więcej. Że będziemy mieli też część i cały czas widać, jak ta ręka się fajnie skręca do środka. To jest jedna z czynności tego mięśnia. I część brzuszna, która się przyczepia do dolnych żeber. Różnie to jest interpretowane przez anatomów, różnie opisywane, że to jest część, która przyczepia się do rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha albo do mięśnia prostego brzucha, do blaszki przedniej, pochewki mięśnia prostego brzucha. Nie martw się tym, że to jest może troszeczkę za skomplikowane. Ja czasami lubię takie nazwy wrzucać, żeby zwiększać Twoją świadomość. A z drugiej strony pozdrawiam fizjoterapeutów, którzy oglądają też ten kanał. Powtórka matką nauki, uczymy się cały czas. I teraz to, co fajnie widać, oczywiście te taśmy już nie są tak elastyczne, ale zobacz też, co się może stać, jak będzie przykurczony ten mięsień. No aż tak skrajnie to rzadko się zdarza, że ręki wręcz nie można odwieść. Więc ten mięsień właśnie będzie przeszkadzał w odwodzeniu ręki. Więc jeżeli będzie bardzo napięty, to jest jedna ze struktur, która uniemożliwia swobodne unoszenie ręki, swobodne odwiedzenie horyzontalne ręki. Więc za chwilę będziemy pracowali, całkiem nieźle to wyszło, będziemy pracowali nad tym mięśniem. U pań tu jest gruczoł piersiowy, czy to wyżej, czy to niżej, czy jest czasem większy, czasem mniejszy, to i tak, mam nadzieję, że to w miarę dobrze pokazuje, ten obszar będzie dostępny. Więc za chwilę będziemy masowali część obojczykową, u pań dostępna, troszeczkę część, tą górną część mostkowo-żebrowej, jak i część brzuszną i te pozostałe części będziemy masowali od tej strony. Czyli będziemy wchodzili od wnętrza tego mięśnia. Całkiem duży obszar tego mięśnia jest dostępny od dołu pachowego. Więc to jest też mięsień, który buduje dół pachowy. Mięsień oprócz tego, że rotuje do wewnątrz, przywodzi w różnych płaszczyznach. Więc to jest chyba jego taka dominująca czynność, gdzie on będzie w najróżniejszych czynnościach przywodził. Więc wszelkie ruchy do środka, łapania, trzymania, machanie łopatą, uderzanie, pływanie, będzie bardzo wykorzystywało ten mięsień. Siadamy do szkolnej ławy automasażu. Jak widzisz, nauka może być przyjemna. Mam nadzieję, że szkoła nie zabiła w Tobie entuzjazmu do uczenia się i dzielnie obserwujesz ten kanał i chcesz się uczyć. Łapka w górę, to tak dla mnie na zachętę. Napisz proszę jakiś komentarz, jak Ci to idzie, czy rzeczywiście rzetelnie wykonujesz moje zadania. Zdaję sobie sprawę, że troszeczkę ich wrzucam i mogę troszeczkę zarzucać Cię tymi materiałami, więc na spokojnie sobie obejrzysz kiedyś i przepraktykujesz pewne rzeczy. Zachęcam też do subskrypcji mojego kanału, no bo to też jest rodzaj wsparcia mojego kanału, pokazanie innym, że to jest wartościowa rzecz. Warto tu być, warto oglądać i warto się uczyć. Mięsień piersiowy większy, przednia strona klatki piersiowej. Wybadaj swój obojczyk. Zobacz, tu masz obojczyk, wybadaj go sobie. Hop. I tu już się zaczyna mięsień, na przyśrodkowej stronie. Mięsień piersiowy większy. Cała ta masa tutaj to jest mięsień piersiowy większy. Jeżeli wykonasz przywiedzenie, czyli teraz rękę dociśniesz do swojego uda, do swojego biodra z boku, to ten mięsień się będzie napinał. Bo tak jak mówiłem, dominująca czynność tego mięśnia to jest przywodzenie. Owszem, on ściąga czasami rękę w dół, czasami pcha do przodu. W najróżniejszych kierunkach będzie właśnie zbliżał przód klatki piersiowej, tak można powiedzieć, do kości ramiennej. Więc nie lubię używać sztucznych zwrotów, jak ten mięsień się porusza. Bardzo fajnie jest zobaczyć, w jakich czynnościach jest zaangażowany. Spróbuj go teraz obłapać w pełni. Więc tu nawet, jeżeli jesteś panią, to nie powinno być żadnego problemu z obłapaniem tego mięśnia od wnętrza, czyli włożeniem ręki w dół pachowy, obłapaniem go i podotykaniem. Teraz na początek może fajnie jest nie brać żadnego środka poślizgowego, jakąś oliwkę czy krem, to w bardzo niewielkiej ilości, tak żeby ta ręka jakoś kosmicznie nie pływała po tym, żebyś mógł trzymać, żebyś mogła łapać sobie ten mięsień. Ja może dla płynności jakichś tam ruchów troszeczkę to przesmaruję, ale później też postaraj się nie przesadzać z tym środkiem. Więc początek może być taki, żeby przebadać sobie ten mięsień, pojeździć sobie po tych okolicach, czyli powjeżdżać troszeczkę pod obojczyk, poprzegłaskiwać tą powierzchnię, idąc już od mostka, bo tutaj już się zaczynają przyczepy tego mięśnia, więc możesz sobie jechać od mostka
Jeżeli jesteś panią, no to de facto będzie się tak odbywało, tak jak ja pokazuję. Jeżeli jesteś panem, no to nie ma problemu. To tutaj lecisz w ogóle. Panowie nie mają tutaj żadnego problemu. Wszystko jest, można powiedzieć, odsłonięte i na wierzchu. Z drugiej strony też bym ze strony pań nie martwił się o to, że jest jakaś nierówność i niesprawiedliwość, że nie jest dostępny ten mięsień, tylko jakaś część mięśnia jest przykryta. Więc w dużej mierze i tak ten mięsień jest dostępny. I teraz usiądź sobie wygodnie. Opuść rozluźnioną rękę. Na razie będziemy w pozycji wyprostowanej masowali ten mięsień. Za chwilę te głaskania możemy robić głębsze, czyli stopniowo nie tylko po skórze powierzchownie, tylko za chwilę te głaskania mogą być troszeczkę mocniejsze, tak by się wtopiły w mięsień. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że powolutku możesz delikatnie próbować ściągać łopatki. Czyli nisko bark, ściąganie łopatek, bardzo powolne ruchy, gdzie co sprawia, może nawet w taki sposób, jeszcze intensywniej, że z jednej strony ten mięsień jest rozmasowywany z przodu, rozluźniany z przodu, z drugiej strony aktywizujesz łopatki z tyłu, czy łopatki, mięśnie, które ściągają łopatki, które przywodzą łopatkę do kręgosłupa. Może bez ruchu, więcej takiego rozluźniania, nigdzie się nie spiesz. Może czasami fajnym rozwiązaniem dla Ciebie być, może nie masz przystosowanych rąk do wykonywania masażu, to może być fajnym rozwiązaniem masowanie troszeczkę prawej strony, troszeczkę lewej. Więc jeżeli będziesz czuć, że męczy Ci się ręka, to za chwilę przechodź na drugą stronę. I teraz moja prawa dłoń i prawa ręka odpoczywa i ja masuję sobie prawą stronę. To samo, mogę pojechać z masażem i cofać rękę. Jeżeli masz wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, czy możesz to wykonywać, czy nie, no to odwiedź swojego lekarza i zapytaj, czy masaż jest dla Ciebie wskazany, czy możesz go wykonywać. Tu można powiedzieć, jakiś społeczny problem rozwiązuje, bo jeżeli nauczysz się automasażu, to nie będziesz musiała czekać, czyli nie będziesz musiał czekać rok na zabiegi masażu u masażysty czy u fizjoterapeuty. Z jednej strony kapitalnie się tam dostać, ale jak wiemy, to nie jest takie proste, żeby każdy mógł się regularnie na ten masaż dostawać, więc tu jest wariant taki, że zrób to sam. Kiedyś były takie programy podobno, zrób to sam, więc teraz można powiedzieć, że fizjoterapeutycznie też nadeszły czasy, że czas zrobić to samodzielnie. Głębsze głaskania. Teraz kółeczka, czyli powolutku wykonuj sobie rozcierania. Jedziemy od mostka, ręka troszeczkę musi być napięta, opuszki palców mogą się troszeczkę zacząć wbijać w ten mięsień i powolutku rozcieraj. Teraz to nie ma być tak na byle jak. Czasami niektórzy masażyści tak z racji, nie wiem, pośpiechu, tempa, niedokładności lecą. Niektórzy się śmieją, że wcierają tylko oliwkę. To tego nie chcemy robić. Tu ja zawsze powtarzam, skuteczność masażu zależy od Twojej precyzji. Więc jeżeli Ty się precyzyjnie przyłożysz i nauczysz tych kulistych ruchów, to będzie Ci to fajnie wychodziło. To samo druga strona. Więc daj sobie czas. Tego typu kulistych ruchów, okrężnych ruchów trzeba się nauczyć. Więc może być tak, że w ogóle ta lewa ręka to jakieś takie koślawe ruchy ma. Nieważne, robisz, kręcisz. I teraz nie robimy tego właśnie, nie robimy przerostu formy nad treścią, że kręcimy kółka i te kółka są najważniejsze. Nie one są najważniejsze, nie kształt tego poruszania jest najważniejszy, tylko to, co jest pod palcami. Więc może zaczniesz czuć teraz pod palcami, że tam już jest jakaś twardość, może ten mięsień jest tkliwy, więc powolutku wbijamy się troszeczkę w ten mięsień i będzie tak, że o, to rzeczywiście twardawo, dobra, lecę aż do mięśnia naramiennego, lecimy do ramienia. Czyli od mostka zaczynamy, powolutku lecimy i hop. Ja pokazuję to troszeczkę, żeby mogły to wszystkie strony wykonywać, czyli także panie, więc ja skupiam się na tej górnej części. Jeżeli jesteś facetem, oglądasz to, to weź pod uwagę też, że możesz tutaj wykonywać te ruchy, lecąc też po tej części brzusznej, po dolnej części. No panie, może też jak się uda, to troszeczkę ta dolna część pod gruczołem piersiowym też można będzie wjechać i tutaj sobie rozmasowywać, jeżeli się nauczysz swojego mięśnia. Znowu parę przegłaskań, parę kółek. Te przegłaskania to jest z jednej strony poprawa ukrwienia, troszeczkę przepływu limfy, a z drugiej strony takie przegłaskania dają możliwość też na dłoni do odpoczynku. Więc w czasie tego przegłaskania dłoń też troszeczkę odpoczywa. I znowu rozcieramy sobie, przegłaskujemy. Tak jak mówiłem, fajnie nie mieć za dużo oliwki, bo jak będzie za dużo oliwki, no to może być tak, że będzie się ręka ślizgała i ciężko Ci będzie rozcierać, bo teraz tak o tym myślimy. O rozbijaniu tego twardego mięśnia. Pod spodem wyczujesz prawdopodobnie, że wiele tych fragmentów jest twardych i sztywnych. Tu chodzi o to, żeby je powolutku porozcierać. I nie robimy tego mechanicznie, że musi być idealnie odtąd dotąd i ileś powtórzeń. Tylko jeżeli wyczujesz, że tu nie masz takich twardości, nie ma nic takiego, co jest dla Ciebie tkliwe i obolałe, to pomijasz te miejsca i nagle zaczynasz wyczuwać coś twardego, jakieś zgrubienia. To posiedź tam dłużej, spędź tam troszeczkę więcej czasu. Może nawet kręcąc te kółka przez minutę w jednym miejscu,
To jest jakaś bolączka czasami w masażu, że niektórzy tak schematycznie lecą, wjeżdżają na napięte miejsce i już od niego uciekają i przegłaskują i tak dalej. Nie, nie. Znalazłeś napięte miejsce, masz to, trafiłaś w twarde jakieś miejsce, to je konkretnie rozmasuj. Chwilę przegłaskania. Teraz przechodzimy do ugniatania i takiego rozcierania kolistego w tej pozycji, więc fajnie może się oprzeć i zacząć badać ten mięsień chwytem szczypcowym, czyli ja obejmuję mięsień od jednej strony i od drugiej strony. Czyli wjeżdżamy sobie w ten mięsień, wjeżdżać sobie w niego i szukać właśnie twardych, takich napiętych miejsc, zgrubień, które są troszeczkę tkliwe i starać się je rozjeżdżać, można powiedzieć pozytywnie oczywiście, miażdżyć tak delikatnie, odkształcać. Niektórzy używają zwrotu porozbijać ten mięsień. Nie lubiłem kiedyś tego zwrotu, ale chyba ten zwrot jest odpowiedni, żeby troszeczkę tą tkankę porozgniatać, żeby była miękka. Znowu można przegłaskać. Pamiętaj, że w międzyczasie, może być bardzo fajny, aktywny masaż w międzyczasie, bawisz się w to, że wykonujesz parę ściągnięć łopatek, barki w dół, ściągnięcia łopatek, przegłaskania, znowu parę kółeczek. I tak jak ten materiał zajmie pewnie 15-20 minut, jak nic, to i ten masaż pewnie tyle czasu zajmie. Myślę, że 15 minut na wymasowanie tych obu mięśni, no to jest kapitalny czas. To samo, druga strona też, jeżeli się pochylisz, rękę właśnie zrotujesz do wewnątrz, pochylisz, to będziesz mieć dostęp do głębszych partii tego mięśnia, większą porcję tego mięśnia uchwycisz, więc jeżeli się pochylisz, oprzesz się o biurko, to wyczujesz, jak bardzo można w te tkanki wjechać, wyczuwać te twardości. Teraz ja tak jeżdżę, rozjeżdżam tą okolicę, no ale z drugiej strony tu też możesz jakieś koliste ruchy wykonywać i kolistymi ruchami starać się tą tkankę odkształcać, zmiękczać i tak dalej. Możesz troszeczkę pougniatać, czyli po prostu pozgniatać, tak, pozgniatać ten mięsień z szacunkiem dla siebie, czyli masz wjeżdżać w tkliwe i bolesne miejsca, ale to musi być wykonywane w taki sposób, jak ja to teraz robię, że z entuzjazmem, z jakąś radością to mówię, czuję, że tam mam jakieś ponapinane miejsca, ale z drugiej strony nie wykrzywiam się i nie robię sobie krzywdy, więc sińca sobie w ten sposób nie zrobię, tylko uzyskuję bardzo fajne rozluźnienie. Nie przywiązuj się aż tak bardzo do formy, więc jeżeli się zapomnisz i tutaj po prawej stronie spędzisz 3 minuty, a po lewej 2 minuty, to trudno. Ba, może być tak, że właśnie któraś ze stron wymaga większej pracy, wiesz, że masz sztywniejszą tą jedną rękę, może masz więcej dolegliwości w tym barku po jednej ze stron, to po prostu spędź więcej czasu. I tak mówiłem, tego typu rozluźnianie będzie sprawiało, że w ogóle łatwiej się ściąga łopatki, bo jest luz z przodu, łatwiej się cofa brodę. Możesz nawet poczuć, że się swobodniej po tym oddycha, dlatego że ten mięsień trzyma żebra. Przyczepy, pamiętasz, przyczepia się do żeber, do chrząstek tutaj, do mostka, więc jeżeli on jest napięty, to często jest tak, że i to oddychanie nie jest takie swobodne. Wykonaj jeszcze parę przegłaskań, czyli przegłaszcz jeszcze te tkanki. Może już teraz możesz sobie pozwolić na troszeczkę głębsze przegłaskiwanie. Kontynuuj dzieło, bo ja już kończę instruktaż. To będzie taka mieszanina właśnie głaskania, rozcierania z ugniataniem. Kwintesencją tego wszystkiego będzie to ugniatanie i wjeżdżanie w te bardzo ponapinane mięśnie. Na końcu możesz jeszcze wykonać jakieś otwieranie klatki, porozciągać troszeczkę ten mięsień piersiowy. No i to by było tyle. Nigdy nie jest za późno na naukę. Cieszę się, że się angażujesz i ćwiczysz i wykonujesz te ćwiczenia. Uwielbiam zwrot: stwórz swoje sanatorium domowe. Będę Cię zachęcał do tego, żeby mieć swoje sanatorium domowe. Troszeczkę możesz przemasować co nieco piłką, troszeczkę możesz się nauczyć masażu, troszeczkę gimnastyki. Będę też opowiadał troszeczkę o fizykoterapii. W jaki sposób sobie wykonywać zabiegi fizykalne? Jak tak na to wszystko spojrzysz, to zobaczysz, że naprawdę można świetne sanatorium we własnym domu zrobić. Może też tak być, że możesz sobie wziąć notatnik. Co my teraz mamy? Jest końcówka lipca. Możesz zrobić tak, że od 1 sierpnia wybierasz się do siebie na 3-tygodniowe sanatorium i możesz sobie robić od poniedziałku do piątku zabiegi. W sobotę, niedzielę dać organizmowi troszeczkę ochłonąć, przyswoić sobie te bodźce różne i możesz rozmasowywać sobie mięśnie. Znajdziesz parę epizodów poświęconych rozmasowywaniu, czy to piłeczką, czy to dłońmi. Znajdziesz jakieś ćwiczenia rozluźniające, ćwiczenia rozciągające najróżniejsze części ciała. I wykonuj to po pół godziny, godzinę codziennie i po 3 tygodniach zobaczysz, jak fajnie się można czuć. Oprócz tego niezwykła rzecz, do której będę zachęcał, a mam wrażenie, że to jest tak archaiczne i zapomniane, to jest maszerowanie. Udaj się na jakiś marsz pół godziny, godzinę dziennie. Poruszaj się to troszeczkę, dotlenisz organizm.
wyciszysz, uspokoisz, rozruszasz troszeczkę kości, bo w czasie marszu swobodnego, nie takiego sztywnego chodu, tylko swobodnego marszu, też ta okolica będzie bardzo fajnie pracowała i te efekty Twojej pracy nie pójdą na marne. To tyle na dziś. Miłego masowania, miłego ćwiczenia i do zobaczenia. Cześć!